projekt powstał w Cieszynie. Jego idea zrodziła się w zasadzie może nie w Cieszynie, ale w kilku różnych miejscach w Polsce. Przede wszystkim w wyniku znajomości, współpracy z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego z Woli Sękowej. Bazą projektu były wyjazdy terenowe, badania etnograficzne wzdłuż Doliny Wisły. I równocześnie kilku tam dopływów, kilku miejsc, które zdecydowaliśmy się jakby oddalić troszeczkę od Wisły, wiedząc, że czeka na nas coś tam ciekawego. Czyli najpierw badania, poznawania osób, plecionkarzy, indywidualnych twórców i również takich, którzy pracują w większych ośrodkach plecionkarskich, bo takie też spotkaliśmy. W zasadzie można powiedzieć, że przymierzyliśmy całą Polskę. Oczywiście wybiórczo. W terenie spędziliśmy 40 dni na zasadzie takich czterodniowych wyjazdów, było ich 10. Więc częściowo mieliśmy zaplanowane nasze wyjazdy, częściowo odbywały się one spontanicznie. Więc tak, badania, podczas których staraliśmy się poznać jak najbardziej różnorodne techniki i materiały plecionkarskie i przedmioty, które są wykonywane przez plecionkarzy w Polsce. Najczęściej były to kosze, jak się można domyśleć, plecione z różnych materiałów. Wiklina, mimo że właśnie mimo że ten materiał znamy jakby najbardziej w wyniku naszej współpracy właśnie z Uniwersytetem Ludowym, gdzie są zajęcia z wikliniarstwa, pojawiała się, ale ona na szczęście nie zdominowała tych wyjazdów. Były też korzenie różnych drzew, korzenie sosny, korzenie świerka, jałowiec, różne trawy, sitowie, rogożyna, słoma, tatarak, nawet takie materiały jak suszone liście kwiatów, traw różnych. Zależało nam na tym, jakby w jednym torem było to, że chcieliśmy udokumentować ich pracę jako jednych z ostatnich plecionkarzy polskich. Jak widać na zdjęciach, to są często starsze już osoby niestety. Praktyka jest taka, że znaczy rzeczywistość jest taka, że dzieci na przykład tych osób umieją również wyplatać, ale najczęściej tego nie robią, dlatego że jest to już zupełnie nieopłacalne, nie widzą w tym przyszłości. A więc zachowanie, dokumentowanie tego, co widzieliśmy, ale jednocześnie nauczenie się w dużej mierze poprzez filmowanie na taśmie filmowej, co też dokonywaliśmy, nauczenie się tych technik, jako że znamy podstawowe na przykład techniki wykliniarskie, to uzupełniamy też swój warsztat pracy instruktora rękodzieła dzięki temu, co poznaliśmy w terenie. I poznaliśmy masę różnych nazw, jeżeli chodzi na przykład o rozróżnicowanie regionalne. To nie tylko techniczne jakby rozwiązania, ale również same nazwy. To jest taka różnorodność i bogactwo, które właśnie jest zademonstrowane. Demonstrujemy to wszystko, pokazujemy to wszystko w publikacji tej właśnie naszej, która się nazywa tak samo jak projekt, Plecionkarskim Szlakiem Wisły. I jest to jakby też druga taka kluczowy efekt projektu. Wystawa jest połączona z warsztatami wikliniarskimi, które właśnie prowadzimy jako właśnie też uczestnicy badań. Osoby, które prowadziły badania etnograficzne, równocześnie prowadzą warsztaty, a więc wykorzystują zgromadzone doświadczenie od plecionkarzy, prawdziwych plecionkarzy, którzy to do tej pory wykonują, których poznaliśmy. Przekazujemy to jakby nowym adeptom tej sztuki, że tak ładnie powiem, na warsztatach, które są połączone właśnie z wystawą. Zawsze w ramach wernisażu wystawy odbywa się również pokaz plecionkarski, na który zapraszamy poznaną właśnie osobę w toku naszych badań i staramy się pokazywać takie osoby, które jeżeli wcześniej nigdzie nie były pokazywane. I najczęściej właśnie przynosi taki efekt, tak jak tutaj w Lublinie już się udało, zaprosić panią Helenę Rogale z Darownego, która wyplata z rogożyny, czyli z pałki wodnej, rogozy, jak ona mówi. I robi to w wyniku przekazania tych umiejętności właśnie od swojej mamy, która z kolei to się nauczyła od swojej babci i jeszcze od mamy. I
wykonuje niesamowite rzeczy. Wykonuje kapelusze, torby, różne plecione pojemniczki.